Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek Corvus League w Blood Bowl 2. Gramy oczywiście trzeci sezon, no i klan Białego Wilka podejmuje drużynę Krzyżowców Redziola. Ten mecz, z tego co mi wiadomo, to prawdziwa perełka tak naprawdę, A wy zresztą zobaczycie, co tu się będzie działo. W każdym razie, zanim przejdziemy do rzeczy, to dzięki wam bardzo serdecznie ogólnie za uczestnictwo w lidze. No i naprawdę całkiem fajna społeczność nam tutaj wyszła, powiem szczerze, bo jest nas 11 osób tak naprawdę, ale na Discordzie to Blood Bowl, dział z Blood Bowlem jest najbardziej aktywnym działem. Wczoraj, jak leciał właśnie mecz Redziola z Orkowym Wodzem, no to było komentowanie na żywo na czacie. Ja nie mogłem oglądać, ale czytałem wszystko, co się dzieje i naprawdę to było takie bardzo fajne. No nie udało się tego w społeczności areny, powiem szczerze, nawet przeprowadzić, żeby zrobić taką społeczność. No i to mi się właśnie zawsze jakby nie podobało, że no wszystko muszę sam robić, a tutaj nie muszę robić tak naprawdę niczego, nie muszę was w ogóle poganiać, sami gracie, angażujecie się, także to jest bardzo, bardzo takie budujące i mimo, że ten Blood Bowl nie zdobywa jakiejś dużej ilości wyświetleń, to naprawdę no fajnie się to nagrywa, bo widać tak jakby, że to jakby no ma jakieś takie odzwierciedlenie. No, mniejsza z tym, w każdym razie przechodzimy do rzeczy, bo to, co czytałem wczoraj na czacie, oczywiście zapewne nie oddaje tego, co się działo tutaj faktycznie na boisku. Drużyna Redziola to oczywiście Krzyżowcy Redziola, no i słynny duet podających, czyli Nick oraz Redziol. Nie wiem, gdzie oni się w tym momencie znajdują, na pewno nie będą na pierwszej linii, jestem tego praktycznie pewien. Będą raczej tak, Nick jest tutaj, on ma trzeci poziom w tym momencie, no i Redziol jest tam zupełnie z tyłu, także ma trzeci poziom. Nick ma blok oraz unik, jeżeli dobrze pamiętam. Redziol tymczasem ma celność oraz kilka innych rzeczy. Zmiana pogody, bardzo słonecznie, minus jeden do podania, także już Redziol dostaje w tym momencie no dosyć pechowy rzut. Piłka wykopana bardzo, bardzo daleko. Tymczasem jeżeli chodzi o drużynę klanu Białego Wilka, no to mamy przede wszystkim Wesemira na trzecim poziomie, czyli Yetiego, który ma tutaj całą gamę różnych umiejętności razem z strzałem, zapewne z blokiem. Nie, nie ma bloku. Okej, bloku mu troszeczkę brakuje rzeczywiście. No to jest problem na dużych zawodnikach, że oni mają niekiedy bardzo dużo siły, różne fajne rzeczy, ale brakuje im niekiedy właśnie tego bloku. Dlatego no przy ulepszaniu zawsze ten blok warto brać, chociaż oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Ten blok musi najpierw wypaść. Duży zawodnicy zazwyczaj mają po prostu ulepszenia tylko i wyłącznie do siły, a tam w kategorii siła bloku nie ma, więc no tutaj jest przerzut. Już pierwszy przerzut musiał Redziol wykorzystać. Ma w tym momencie trzy przerzuty medyka oraz kilka bonusów. No i Jaskier został znokautowany. Mamy pierwszy knockout po stronie drużyny klanu Białego Wilka. Na wspomniany Yeti ma szał, ochronę, rogi i wiele innych fajnych rzeczy, mimo że nie ma bloku. Kto tu jeszcze taki jest mocny w drużynie klanu Białego Wilka? No Leto z blokiem, ma podniesienie piłki. Rzecz w tym, że ma kontuzję i ma zwinność tylko 2, także tutaj sytuacja nie jest zbyt przyjemna. On z tego co mi wiadomo, no dostał tą karę do zwinności zaraz po tym, jak awansował, także no naprawdę nieprzyjemna sytuacja, bo ten jego awans tak naprawdę niewiele daje, kiedy on ma mniej zwinności. To jest taki bardziej zawodnik w tym momencie na pierwszą linię, mimo że jest biegaczem, no i to jest właśnie słabe. Biegacz ze zwinnością 2 to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja. Redziol już w tym momencie skutecznie podnosi piłkę, tutaj nikt się przemieszcza na prawe skrzydło. Dużo zawodników Redziola, drużyny Krzyżowców Redziola po prawej stronie. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. No mamy udany atak, szał oczywiście, udany atak po stronie drużyny klanu Białego Wilka. Nie wiem, kto miał wyższą ilość punktów, jeżeli chodzi o drużynę na początku tego meczu, no ale wydaje mi się, że 2/3 poziomy w drużynie Krzyżowców Redziola. No i dziki zwierz niestety na Yetim, to jest spory problem. Bo to jest trzeci poziom, to jest jedyny trzeci poziom tak naprawdę w drużynie klanu Białego Wilka i w ogóle to jest jedyny sensowny poziom, bo Leto tutaj ma oczywiście poziom drugi, ale no powiedzmy sobie szczerze, drużyna Krzyżowców Redziola jest zdecydowanie mocniejsza. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie już na samym początku. Tu mamy jeszcze jakąś szarżę na plecy, Geralt, ale on ma też tylko i wyłącznie pierwszy poziom, więc powiedzmy sobie szczerze, klan Białego Wilka wcale w tym sezonie, w tym trzecim sezonie nie jest jakoś super mocny, wydaje mi się. Yeti to oczywiście no, ogromny plus tej drużyny. Ogromny atut tej drużyny, ale no w dalszym ciągu no, cała reszta jest praktycznie podstawowa. No jest jeden Leto, ale on ma i bonus i karę, więc to się oczywiście znosi tak jakby wzajemnie. Szczególnie, że on ma takie strasznie jakby dziwna sytuacja mu wyszła, bo on jest biegaczem, ma wartość ruchu 7. Okej, mamy podanie do Nika. Redziol podaje do Nika, powstała tutaj spora luka.
No i Nick przemieszcza się w stronę krawędzi pola gry. Świetna równowaga, właśnie, jeszcze świetna równowaga. Także to jest stricte takie bardzo właśnie ciekawe połączenie po stronie. Już to zresztą wspominałem wcześniej. Mamy Reziola, który ma wszelkie bonusy do podania oraz mamy Nika, który ma wszelkie bonusy do biegania, noszenia piłki. Czyli no, dwóch zawodników, którzy tworzą no, dosłownie zabójcze combo. Tutaj Grucha oczywiście w centrum, potężny cios, no i został ogłuszony. Kto? Nie widzę, bo tutaj mi się napis duży pojawił. Werner Rosze został ogłuszony. Tu jeszcze obstawa. Gottfried z Bouillon, także drugi poziom. No, nieprzyjemna sytuacja. Naprawdę widać, powiem szczerze, widać przynajmniej moim zdaniem, to się kapitan Bomba także ma drugi poziom, ale widać tą przewagę, jeżeli chodzi o poziom po stronie drużyny Reziola. Nie wiem, jakie tu bonusy wybrał sobie, o ile wybrał jakiekolwiek. Możliwe, że wartość drużyny była stosunkowo podobna, ale nie wiem, jakie tu konkretnie bonusy sobie wziął, jeżeli sobie wziął oczywiście klan Białego Wilka. Ale naprawdę, jaka szarża na tym Yetim. No i niestety, na 2 plus parcie naprzód z przerzutem, Samotnik. Samotnik, na 4 plus oczywiście Samotnik i wypadła Gała z tego, co mi się wydaje. No to gorzej już byś nie mogło, jakby był nawet na 2 plus, to by się nic nie udało. Masakra. No i to jest tak naprawdę 1-0. Powiedzmy sobie szczerze, tutaj tak, no tu nie ma szans tego obronić. Bardzo, bardzo niefortunna akcja na tym Yetim. No i to jest jedyny... No właśnie, to jest problem. To jest problem z dużymi zawodnikami. Ich ulepszanie jest po prostu super fajne, bo oni są, stają się naprawdę cholernie mocni. Ale z drugiej strony, w dalszym ciągu mają kary dzikiego zwierza tutaj mamy na Yetim. Mamy Samotnika, także naprawdę niebezpieczna sytuacja. Znaczy, niebezpieczna. To jest taka... Leto jest kontuzjowany. Oj, 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 bardzo niedobrze. Leto, co on ma do tych kontuzji? Bez długotrwałych efektów na szczęście, ale... No jedyny zawodnik na drugim poziomie został w tym momencie, no wyrzucony poza pole gry. Ale właśnie, jak wspomniałem, to się nie pojawiło na czacie, ale moim zdaniem, przynajmniej mi się to rzuciło tak naprawdę bardzo szybko, znaczy jakby no, rzuca mi się w oczy, że drużyna Rydziole jest dużo bardziej doświadczona niż drużyna Klanu Białego Wilka. No i mamy 1-0, ale... Zaskakujące, bardzo szybkie przyłożenie. To jest w tym momencie trzecia tura. Nick zdobywa punkt na 1-0. Naprawdę, pomijamy, bo tu się jeszcze będzie działo, więc naprawdę te cheerleaderki, no tego sobie nie pominiemy, bo to jest stosunkowo istotne, kto tam się podnosi, no ale ostatecznie nie podnosi się zupełnie nikt. No i tak. Nie powiedzmy sobie szczerze, zawiodła tutaj pierwsza linia. Ale jak to się stało w ogóle, że ta pierwsza linia zawiodła? No, myślę, że za mało zawodników z tyłu zostawił sobie Orkowy. Biorąc pod uwagę fakt, jak wygląda, na czym opiera się drużyna Reziola, trzeba kogoś zostawiać z tyłu, ale to jest zrozumiałe, że próbuje się przejść naprzód do walki, żeby robić jakieś nokauty i tak dalej. Ja ten sam błąd popełniłem w drużynie, w pojedynku, moim pojedynku z Bohateiru, który też był epicki, ale taki... pseudo-epicki w pewnym sensie, bo niestety Bohateiro miał straszliwego pecha i zdeklasowałem go, właściwie nie ja go zdeklasowałem, to kości go zdeklasowały. Mimo to, pojedynek był bardzo wyrównany paradoksalnie, bo do końca mógł to spokojnie, Bohateiro mógł to spokojnie wygrać 2-1. Ostatecznie ja wygrałem 2-1, no i mam wykop. Zostawmy ten mecz, mój Bohateiro. On zasługuje tak naprawdę na osobne nagranie, ale prawdopodobnie go już nie nagram. Niestety, bo wszystkiego nie da rady po prostu zrobić. No i mamy początek, to jest w dalszym ciągu początek pierwszej połowy. No i udało się, kapitan Bomba został ogłuszony. Yeti bardzo skuteczny. Tutaj znowu na dwóch kościach, siła 4, bardzo fajna sytuacja, szał jeszcze do tego. No i kolejny zawodnik drużyny Rydziola został, kapral Żyrafa został ogłuszony. Po lewej stronie ponownie szał, ponownie siła 4, no i ponownie powalenie, ale tym razem bez ogłuszenia. Więc no środek, mówiąc krótko, lekko przetrzebiony, ale bardzo dobrze Redziol się rozstawił, ogry z tyłu, więc tutaj tak naprawdę to powalenie pierwszej linii jeszcze niczego nie gwarantuje. Rozstawiona klatka wokół zawodnika. Jeszcze, czekajcie, spauzuję na sekundkę, bo jeżeli ustawiacie klatkę, to moim zdaniem
Lepiej ustawiać klatkę nie w ten sposób, jak tutaj orkowy się ustawił, tylko zawodników stawiać na rogach tego zawodnika, który ma z piłką. Bo w tym momencie, dajmy na to, że ten gość jest zawodnikiem Rydziola, on może spokojnie zblicować tego gościa. Oczywiście będzie miał kary za tych dwóch, którzy tu stoją, ale jest w stanie zblicować zawodnika z piłką, więc nawet na dwóch czerwonych kościach jest w stanie go powalić i tą piłkę mu wybić. Jeżeli będą stali goście na rogach, wokół tego zawodnika z piłką na rogach, to wtedy blitz jest niemożliwy bez wykonania uniku, bo wtedy trzeba zrobić unik, żeby się dostać w ogóle do zawodnika z piłką, więc jeżeli ustawiacie klatkę, to ustawiajcie na rogach, to jest zdecydowanie skuteczniejsze, bo wtedy rzeczywiście chronicie tego zawodnika z piłką. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Już taka krótka notka. No i Lambert został znokautowany. Bardzo niefajna sytuacja, bo jak wspomniałem, drużyna... A nie, został użyty medyk, no i Lambert... No właśnie, o tym mówię. I w tym momencie nawet nie doszło tutaj do blica, chociaż jakby ogr tutaj zblicował, byłoby bardzo niefajnie. Nie doszło do blica, ale w tym momencie zawodnik Eskal jest w tym momencie kontestowany, on się nie może ruszyć, trzeba przepchnąć tego cholernego ogra albo robić unik. Przepchnąć ogra nie jest łatwo, więc no to był błąd tak naprawdę po stronie orkowego, ale to nic, oczywiście zobaczymy, jak tu się sytuacja rozwinie. To jest Blood Bowl. Tutaj błąd błędem, a kości kośćmi, więc różne rzeczy się mogą zdarzyć. U nich zresztą byłby na 3+, zapewne ma jeszcze jeden przerzut orkowy, więc wszystko jest możliwe. Inna sprawa, że tutaj bardzo głęboko Redziol się zaangażował, przemieścił na połowę orkowego, a tutaj patrzcie jak dużo miejsca tutaj jest, naprawdę. Jeden unik i można spokojnie podać tutaj piłkę i przejść naprzód. Ale nie, jednak nie. No wydaje mi się, że to też nie był do końca dobry pomysł. Ja bym tutaj jednak atakował Yetim, zostawiłbym tego gościa strzałem tutaj i próbował właśnie tą piłkę podawać. Aha, w ten sposób, taki jest pomysł. No i na jednej kości, dobra, to w takim razie nie był błąd, to w takim razie było jakieś bardziej dobre rozwiązanie, bo teraz mamy zawodnika Eskela, zawodnika z piłką, mamy wolnego i on będzie mógł spokojnie ruszać w kierunku krawędzi pola gry. No i tutaj nie bardzo będzie się go dało jakkolwiek zatrzymać. Wszyscy zawodnicy są kontestowani, ci, którzy leżą także. No tutaj jeszcze do tego dochodzi do powalenia. Otóż to. No i biegnie Eskel. Daleko nie zabiegł, parcie naprzód razy jeden. To szlak. Użyty przerzut. No i parcie naprzód wreszcie się udało. No, nie ma w tym momencie już przerzutów. Przerzutów orkowy wódz. To było bardzo nieprzyjemne, z całą pewnością, bo strata tego przerzutu... No, ale tak czy inaczej, sytuacja wcale nie wygląda źle dla orkowego wodza. No, moim zdaniem błędem było po stronie Rydziola tak wielu zawodników przemieszczać w to miejsce. To niewiele daje tak naprawdę w sytuacji, jaka tutaj była. Jedyny ogr tutaj kontrolował Eskela. Tutaj ci zawodnicy byli kontestowani, więc powstała naprawdę ogromna luka. Także wydaje mi się, że tutaj nie do końca dobrze to Rydziol wykombinował, ale oczywiście, jak wiadomo... W Blood Bowlu nie to jest najważniejsze. No bo patrzcie na to, unik z przerzutem ostatecznie się udał. No i Eskal jest w tym momencie kontestowany. Tutaj jeszcze próba zblicowania, czy to się uda? Udało się. Był w zasięgu tak naprawdę Gottfried z Bullion do tego blok, ale nie udało się powalić Eskela. Ale naprawdę bardzo tutaj udana akcja. Bieg przez praktycznie połowę boiska. No wartość ruchu 7. Chyba wykonane zostały jakieś parcia naprzód. No i tutaj blok, ale wybrał tylko pchnięcie Redziol, bardzo dobry pomysł. Fryderyk Barbarossa, 10-16, więc on jest w stanie awansować. I patrzcie na to, niesłychanie obstawiony tutaj Eskel, trzech zawodników go to kontroluje. Nie ma, on ma unik zapewne w tym momencie na, nie wiem na ile, ale to chyba nie będzie 3+, standardowo. Ze względu na tą ilość stref kontroli. Okej, udało się ogłuszyć jednego z zawodników. Tutaj próba zblicowania. No i nie do końca dobrze się tutaj ustawił. Aha. Chodziło o wypchnięcie, on ma ochronę. Dobra. Jakby odwołuję to, co powiedziałem. Chciał tego zawodnika z ochroną przede wszystkim powalić orkowy, z tego co mi się wydaje. Unik udany, no i mamy 1-1, niewątpliwie. Eskel zdobywa przyłożenie. I co ciekawe, on miał 3-6, jeżeli chodzi o expa, więc on prawdopodobnie zdobywa w tym momencie kolejny poziom. To bardzo ważne wbrew pozorom, bo jak wspominałem, drużyna Redziola, nie Redziola, tylko orkowego wodza, no ma trochę problem z tymi poziomami, tylko jeden Yeti jest jako tako rozwinięty. No i oczywiście Lambert? Nie, kto to był? Lambert chyba Lambert.
Rzecz w tym, że oczywiście Lambert no, ma tę karę do... O ile to... Nie pomyliłem zawodnika. Nie, to nie Lambert. Regis też nie. Regis zresztą też... No naprawdę ciężko jest tutaj. Eskel awansował, rzeczywiście. No nie pamiętam, kto tu miał drugi poziom. Nie Jaskier. Leto miał drugi poziom. Nie inaczej, Leto miał drugi poziom. Ale na Eskelu rzeczywiście ten kolejny poziom się może bardzo przydać. Bo no tak jak mówię, jeszcze do tego sporo ma w sumie tych negatywnych efektów na drużynie Orkowy Wódz, więc no cóż, 1-1 i mamy w dalszym ciągu pierwszą połowę. Zobaczymy, co tu się będzie dalej działo. Już dwa przyłożenia. Powiem szczerze, że w ogóle początek trzeciego sezonu jest bardzo obfity, jeżeli chodzi o ilość przyłożeń. Naprawdę tutaj dzieje się bardzo, bardzo dużo. Wow. Genialny wykop, powiem szczerze. Okej, pomyliłem się. Okej, no z cymbalią niestety Grucha, ale genialny wykop naprawdę po stronie drużyny Orkowego Wodza, to się bardzo udało. No tutaj będzie ciężko Redziolowi wykonać przyłożenie, to jest... Wilgefortz został znokautowany. To jest naprawdę, trzeba musi przebiec całe boisko dosłownie. No ale wracając do rzeczy, te awanse po stronie Orkowego są bardzo potrzebne, żeby się rzeczywiście Orkowy był w stanie utrzymać jakoś w tej lidze. No tak, po prostu, bo tutaj jest sporo kar, a tylko Yeti ma trzeci poziom, powtarzam się, no ale cóż, tak to bywa. Kolejne powalenie, Redziol agresywnie prawą stroną boiska, tutaj ma zdecydowanie więcej zawodników tak po prawej stronie boiska, po lewej dwóch zawodników, Major Kopyto oraz Ryszard Dwie Serce, wycofani. Dosyć wycofani. Kto tam jest najdalej? Najdalej jest oczywiście Redziol. No tutaj mamy Nika. No i Redziol próbuje podnosić piłkę. Udało się oczywiście. On ma dużo różnych... On ma do podnoszenia też bonusy. Tak, ma pewny chwyt, więc wszelkie podniesienia zawsze są z przerzutem. No i to jest też bardzo fajna umiejętność. Ja na moim zawodniku też sobie dodałem tą umiejętność, bo bardzo dobra rzecz, naprawdę. Nie marnujesz wtedy przerzutu na podniesienie piłki. Bardzo często jest to podniesienie na 3+. 3+ może nie wypalić. To nie jest taki stuprocentowo pewny rzut. No na Gała dwójka jednak nie wychodzi. Więc to może oczywiście nie wypalić. Tutaj jeszcze dojdzie Szał. Oczywiście bardzo dobrze tutaj Wesemir na Nika ruszył. No ale oczywiście Unik tutaj bardzo ratuje sytuację. Unik nieraz ratuje sytuację, powiedzmy sobie szczerze. No tutaj jeszcze ochrona od Yetiego. Bardzo dobry zawodnik. Naprawdę Yeti robi świetną robotę. Wesemir robi tutaj świetną robotę. Widać, że to... Że to cóż... Jeden z najbardziej doświadczonych Wiedźminów. Kolejne obalenie. No, sytuacja dosyć wyrównana teraz pod koniec tej... No, co tu dużo mówić? Jest 1-1. Na razie tutaj... Tu jest jedna luka oczywiście. Fryderyk Barbarossa ma tutaj sporą lukę. Wartość ruchu 7, jeżeli dobrze mi się wydaje, na ludziach. Zaraz to sprawdzimy. Tak, więc on tutaj jest w stanie naprawdę daleko zajść. No co nie zmienia faktu, że w sumie zawodników norskańskich też jest całkiem sporo w okolicy. No Ogre szarżuje. Znaczy może nie szarżuje, tylko się przemieszcza po prostu. Bo tutaj żadnego blica nie ma. No i kolejne powalenie. Talar został powalony. Ale bez żadnych efektów dodatkowych. Tutaj próba zblicowania. Kapitan Bomba na Eskela. No oby Eskel nie doznał żadnej kontuzji, bo to by było bardzo niefortunne. Nie, tylko pchnięcie. Zawodnik, który awansował, jakby dostał jakieś kary zaraz, to byłoby bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Spora luka w centrum, chociaż no... Redziol nie zamierza wykorzystać tej luki, on jednak przemieszcza się maksymalnie na prawą stronę. No i unik nieudany. Wow, Nick został kontuzjowany. Traci jeden punkt klasy pancerza, ale medyk użyty. Wow, to by było strasznie brutalne, gdyby tutaj ten medyk nie wszedł. No to byłaby totalna masakra, powiedzmy sobie szczerze. Jeden z najlepszych zawodników drużyny Redziola dostałby minus 1 do klasy pancerza. Miałby klasę pancerza 7. Oj. Bardzo źle. Jest bardzo źle, powiedzmy sobie szczerze. No, stracił turę. Całą turę stracił Orkowy Wódz. Jeszcze jedno parcie naprzód. Podanie. Udane podanie do kogo? Kto to jest? Gottfried z Bouillon. No i to jest przyłożenie. To jest 2-1 w tym momencie.
niesamowicie dalekie podanie, skuteczne dalekie podanie. No naprawdę, Regiel te podania no, na wyższy poziom podniósł, powiem szczerze. Ja nigdy podań nie traktowałem jakoś tak szczególnie, jakby przychylnie. Ja uważałem podanie za ostateczność, jedynie przekazanie piłki, gdzie nie robimy rzutu na podanie, jakoś tak stosowałem. No, poza tym starałem się ograniczyć to do minimum, bo to uważałem, że to jest po prostu zbyt ryzykowne. No, tymczasem Regiel naprawdę używa tych podań bardzo skutecznie i to się ewidentnie sprawdza. Choć trzeba przyznać, że to przyłożenie na farcie. I tu nie chodzi wcale o to dalekie podanie, bo zawodnik Regiel ma na tyle dużo pozytywnych jakby statystyk do tego podania, że to się mogło udać oczywiście. Fart polegał na tym, że Wesemir zawiódł po prostu, że nie zdołał tutaj pokonać zawodnika. No, to były chyba dwie kości z przerzutem, jeżeli dobrze mi się wydaje. Nie przyjrzałem się, ale z tego co pamiętam, ludzie pisali na czacie, że to były dwie kości z przerzutem, więc to był ogromny pech. Właściwie to nie był fart po stronie Regiela, to był pech po stronie Orkowego bardziej w ten sposób. No i to zadecydowało o tym, że mamy 2-1, choć oczywiście 2-1 to jeszcze nie jest koniec. No powiedzmy sobie szczerze, to jest końcówka pierwszej połowy. Tutaj już na pewno kolejny genialny wykop. No i dziki zwierz niestety na Jefim. Tu pchnięcie, mamy szał w bardzo niekorzystnej sytuacji. No i niestety. Tak. Tutaj też troszeczkę błąd po stronie Orkowego. Nie powinien atakować zawodnikiem strzałem, tylko kimś innym. Oczywiście to nie sądzę, żeby jakoś wiele zmieniło. No mogłoby wejść jakaś poważna kontuzja, co troszeczkę by polepszyło sytuację Orkowego, ale no, nie musiałoby się to stać, więc wcale nie powiedziane, że tutaj jakiś duży błąd popełnił Orkowy. Okej, zawodnicy wybiegają na murawę, no i zobaczymy jak się potoczy druga połowa. Mamy 2-1 dla drużyny Krzyżowców Regiela, no i drużyna klanu Białego Wilka oczywiście będzie musiała jakoś nadrobić straty. Kto będzie wykopywał? Prawdopodobnie Regiel, z tego co mi się wydaje, będzie wykopywał piłkę, jestem tego prawie pewien, więc no orkowy wódz ma tą przewagę, że ma piłkę, że jest w stanie teraz jakby narzucić tempo gry, jest w stanie spróbować zrobić przyłożenie, no i oczywiście jeżeli to się uda, to będzie dobrze. Jeżeli to się nie uda, to będzie źle, bo wtedy trudno powiedzieć, jak się sytuacja rozwinie. Regiel może odzyskać piłkę, no i wtedy, kto wie, jeżeli będzie 3-1, no to wynik 3-1 wydaje mi się, że w Blood Bowlu bardzo, bardzo trudno nadrobić. Piłka wykopana. No, tak w porządku. Obie, w sumie. Masakra. O, ten niefart na Yetim. Ogromny niefart na Yetim. To jest trzecia sytuacja, kiedy mamy niefart na Yetim w tym meczu. Pierwsza, jak wykonał parcie naprzód, no 2+ się nie udało. Przerzut, nie pamiętam czy wszedł, czy nie wszedł. Później oczywiście ten nieszczęsny blok tutaj. Tutaj to już w ogóle nie ma o czym mówić. Dwie czaszki na dwóch kościach z przerzutem. No wszedł ten samotnik. Verdon 6 został znokautowany. Dwóch zawodników. To jest masakra. No ogryź się przebija w centrum, no i to. To jest masakra. Jak jedna tura. I w ogóle stracił turę w tym momencie. Powiedzmy sobie szczerze, no stracił turę orkowy. Bo on nie zrobił nic w tej turze. On dwie tury stracił w tym meczu. No dobra, okej, ja to wszystko zbiorę tak podczas podsumowania. Ale tak, po pierwsze, Orkowy miał słabszą drużynę, jeżeli chodzi o levele. Po drugie, miał większego pecha jednak, powiedzmy sobie szczerze. Po trzecie, stracił dwie tury podczas meczu już w tym momencie, w wyniku tego pecha. Całe tury, w sensie, to nie jest tak, że wykonał jakieś tam posunięcie. On nie zrobił nic w tych dwóch straconych turach. No właśnie. Więc naprawdę nie jest to przyjemna sytuacja, powiedzmy sobie szczerze. Tutaj udane pchnięcie, no ale będzie teraz na dwóch. Nie, na jedno. Okej, tak, mój błąd. No wiem, więc będzie przynajmniej udane powalenie. Okej, piłka podniesiona, ale będzie to bardzo ciężko utrzymać. Choć nie jest to niewykonalne, ale no, patrzcie, tutaj mamy luźnego zawodnika, który może sobie spokojnie zblicować, bezkarnie. Oczywiście to będzie blitz na... To będzie blitz na...
To będzie blitz na jednej kości, tak, wybaczcie, zamyśliłem się. Tylko, że tego zawodnika, okej, no na razie się nie da go przemieścić, więc tak, na razie będziemy mieli blitz na jednej kości. Tylko, że tutaj też ten zawodnik myślę, że jest w stanie podbiec, więc no Radziel bez problemu chyba tutaj podprowadzi nam tyle dużo zawodników, żeby blitzować na dwóch kościach. No i to jest już nieprzyjemna sytuacja. No piłka jest w dalszym ciągu po stronie orkowego, więc jest bardzo blisko kolejnego przyłożenia. To jest początek drugiej połowy, więc bardzo, bardzo ogromny niefart po stronie orkowego. Tutaj się wiele rzeczy po prostu kumuluje na raz. Plus jeszcze dochodzi do tego fakt, że przecież no, Vesemir był najbardziej doświadczonym zawodnikiem w drużynie orkowego, więc teraz przewaga Radziola jest moim zdaniem ogromna. Ogromna. No tak, no tak jak mówiłem. Okej, no tutaj. Aha, tutaj jest możliwość zblicowania, okej. No i to oczywiście pewnie wyjdzie. A nie! Użył przerzutu, ale to się nawet mimo to nie udało. Kahir Aeb Kaleh, o ile dobrze to czytam oczywiście, nie znam się aż tak bardzo na lingwistyce uniwersum Wiedźmina, więc. Więc no zobaczymy. Tutaj okej. I tura. Tura dla orkowego wodza. Co tu zrobić? Tu mamy dwa ogłuszenia. Ujojoj, niedobrze. Nie wiem, co tu zrobić. Uniknę szybko z przerzutem. Wow, to jest rzeź. To jest w tym momencie rzeź. 3 plus z przerzutem nie wchodzi. No i co? No i co tutaj powiedzieć, nie? Co tutaj powiedzieć? Co tutaj dodać, co tutaj powiedzieć? Sam nie wiem, powiem szczerze. Piłka leci bardzo niekorzystnie dla orkowego wodza. Powiedzmy sobie szczerze, jakby poleciała tam, no to okej, ale tutaj to nie jest dobre rozwiązanie. No ale oczywiście orkowy nie miał tutaj żadnego wpływu na to, gdzie poleci piłka. Wyrzucone poza boisko. Co nie zmienia faktu, nawet jeżeli poleciałaby tutaj, to powiedzmy sobie szczerze, no ma w tym momencie 4 zawodników na nogach orkowy wódz. Radziel ma zapewne 11. No i jest kolejne przyłożenie. Nick, po raz kolejny. Drugie przyłożenie w tym meczu? Tak, to jest drugie przyłożenie w tym meczu. Mamy 3-1 i w tym momencie nie mam wątpliwości, że orkowy wódz nie zdoła tego zremisować. Nie ma kim tego zrobić po prostu. Ma w tym momencie 3 zawodników poza boiskiem. Na boisku ma w tym momencie 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, to nie jest jakaś duża strata. 10-11, więc teoretycznie sytuacja stosunkowo wyrównana, ale... Nie, no to jest ani teoretycznie, ani praktycznie chyba niemożliwe, naprawdę. Wow, taki no, ciekawe rozwiązanie taktyczne, bo rzadko kiedy widzi się, żeby ktoś obstawiał tylko i wyłącznie jedną stronę boiska, ale to rzeczywiście ma sporo sensu, choć nie wydaje mi się, żeby akurat w Norsce miało, znaczy, dlaczego nie, oczywiście jak najbardziej, myślę, że warto czegoś takiego spróbować, rozegranie, krzyżowcy Radziela dostają kolejną turę, gdzie piłka leci, poza boisko chyba, a nie wiadomo, gdzie piłka spadnie chyba jeszcze w tym momencie. Jest w powietrzu piłka, ale nie wiadomo gdzie spadnie, ale w każdym razie na tą stronę, więc orkowy rozstawił się tutaj, piłka poleci w tą stronę, więc kolejny niefart po stronie orkowego. Pomijam fakt, że Radziel dostał kolejną turę, więc tak naprawdę w tym meczu Radziel ma przewagę 3 tur nad orkowym. Dostał 3 tury więcej niż orkowy, to jest bardzo dużo. Oczywiście biorę tu pod uwagę tą, czyli to rozegranie oraz 2 tury, w których orkowy no, w sumie dosyć pewne rzuty na samym początku tury przegrał, więc no, po prostu stracił te 2 tury, czyli łącznie jest 3 tury w plecy. To dużo, to bardzo dużo. Aha, piłka leci poza boisko, no to jest bardzo fartowne, powiem szczerze. To jest wykonane. Bardzo dobry pomysł. Ja bym zrobił to samo. Kto ma piłkę? Leo Bonhart ma piłkę. I w tym momencie wydaje mi się to całkiem wykonalne. Na 3-2, jakby orkowy pociągnął tutaj na 3-2. 5-6. Nie, czekajcie. Leo Bonhart.
Kahir dostanie. Nie, tu Kahir właśnie powalił. Leo Bonhart ma 5 na 6, więc on też jest w stanie awansować, kiedy zrobi przyłożenie. Czy Orkowemu udało się jakiekolwiek parcie naprzód bez przerzutu w tym meczu? Chyba nie. Chyba nie. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, nawet gdyby wykonał to parcie naprzód, to wcale nie oznaczałoby, że... okej. Kolejne parcie naprzód na 2+, tylko że tu mamy przerzut jeszcze po stronie Rydziola. No i to się udaje, podanie pójdzie do kaprala Żyrafy. Właściwie przekazanie piłki, handoff, czyli no, coś w tym stylu. Kapral Żyrafa dobiegnie gdzieś w to miejsce. Czy będzie 4-1, to jest teraz pytanie, bo na 3-2 już raczej nie mamy co liczyć, wydaje mi się. Była jedyna szansa. Oczywiście to parcie naprzód, jak mówię, niekoniecznie musiałoby coś oznaczać, bo ten zawodnik tutaj był i on mógłby naprawdę zagrozić, ale to nie zmienia faktu, że okej. Okay. Parcie naprzód się nie udało, znowu na 2+. To było parcie naprzód, nie? Teraz zobaczymy. Tak, to było parcie naprzód na 2+. Po raz kolejny nieudane. Co tu się dzieje w tym meczu? Jakaś strasznie śliska murawa musi być, albo nie wiem... Zawodnicy się popili przed meczem, czy coś? Nie wiem. Masakra, straszny niefart, po prostu okrutny niefart. Naprawdę, no Rydzielowi też to parcie naprzód na 2+ nie wychodzi. Tutaj nie wyszło. Ale to nie było kluczowe, to nie było absolutnie kluczowe, nie było, właściwie w ogóle nie było ważne. Szczególnie, że tutaj jeszcze wszedł przerzut. Rydziel w ogóle dostał chyba dodatkowe przerzuty, to pisaliście na czacie z tego co pamiętam. Ja tego nie odnotowałem teraz, ale chyba dostał jakieś dodatkowe przerzuty. Ale nie jestem pewien. Nie, czekajcie, było rozegranie, więc nie mógł dostać chyba przerzutu dodatkowego. A tutaj podanie. Kapral Żyrafa do Rydziola. Nie mówcie, że to wypali. Rydziol podbiega. Celność. O, i podanie nie wypaliło. Ależ to by była epicka akcja, gdyby tutaj jeszcze podał tą piłkę Rydziol. No powiem szczerze, Rydziol się już bawi tak naprawdę, bo no co tu robić, no. No nie jest w stanie tego Orkowy Wódz w żaden sposób ugrać. 3-1 to na tyle bezpieczna przewaga, że można się bawić w takie rzeczy. A jakby nie patrzeć, ta zabawa przynosi korzyści, bo gdyby podał tą piłkę, dostałby dodatkowy punkt doświadczenia. Miałby wtedy 30-31, więc praktycznie awans. Tutaj jeszcze unik wykonał Eskel. No Eskel to jedyny zawodnik, który zrobił w tym meczu przyłożenie. Tam jeszcze mamy szał na jednej kości. I jest powalenie. Jest przebicie pancerza. Fryderyk Barbarossa został ogłuszony. No to nie zmienia faktu, że sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka. No i blok. Kapitan Bomba powalony. Tutaj będzie kolejny blok, zobaczymy. No i kolejne powalenie. Ryszard rwie serce. Ryszard lewie serce, nie żyje. Nie ma medyka. Medyk został użyty na niku. Czyli Rydziol traci jednego z zawodników, który miał poziom pierwszy, Ryszard lwie serce, więc to nie był jakiś strasznie duży ból, powiem szczerze. No na pewno punkty doświadczenia Rydziolowi się, nie Rydziolowi, tylko Orkowemu się bardzo przydadzą. No co nie zmienia faktu, że ta strata nie była aż tak bolesna. Bardziej szkoda tego, że to właśnie Ryszard lwie serce padł. Czyli zawodnik imienny, jak... Ojej, co tu się dzieje? Gdzie ta piłka leci? Okej. Coś się dzieje. No to nie było najgorsze, powiem szczerze. Eskel uratował sytuację. No myślę, że tutaj... Okej, podniesienie piłki na 3+, z przerzutem, zobaczmy. Nie udało się. Więc Rydziol też ma pecha pod koniec, naprawdę. Pech jest porównywalny, powiedzmy sobie szczerze. No rzecz w tym, że no, to już nie jest kluczowy moment dla Rydziola. Tutaj może mieć sobie pecha, może sobie tak naprawdę robić, co mu się żywnie podoba. No nie jest w stanie Rydziol tego przegrać. Nie jest już w tym momencie. No, jedna tura została Orkowemu. Nawet jak zrobił przyłożenie, to będzie 3-2. No dwóch przyłożeń nie jest w stanie fizycznie wykonać. Więc to jest zwycięstwo Rydziola, niewątpliwie. No tutaj unik nieudany. Także no w tym momencie pech pechem, ale no to już nie ma wpływu na grę, więc to aż tak nie boli. Chociaż no śmierć Ryszarda na pewno zabolała. Mimo tego pierwszego poziomu, to jednak jakby nie patrzeć, zgon zawodnika. Tą lukę trzeba będzie jakoś wypełnić. No tak, po prostu. Czy tu będzie podanie? Tak, Major Kopyto celnie podaje. No i mamy 4-1. Nick.
wykonał hat-tricka w tym meczu. Trzy przyłożenia. No to jest wyrównanie rekordu. Nie, to jest tak. Nick wyrównał własny rekord z poprzedniego sezonu i wyrównał rekord Pierre'a Abuzona, czyli jednego z Janitów z mojej drużyny. Pierre'a Abuzon także wykonał hat-tricka w meczu z ogrami, sztuczną inteligencją, jeżeli dobrze pamiętam. 4-1. Totalna masakra, totalna rzeź. Tak. Tak. I to jest ostatnia tura, więc no, ten wynik się utrzyma oczywiście. Nie, nic się już nie zmieni. Ani Redziol, ani Orkowy nie wykonają żadnego przyłożenia. Co nie zmienia faktu, że to zwycięstwo dla Redziola jest po prostu... No, jest w tym momencie ogromnym faworytem, moim zdaniem, tego sezonu Redziol. Na pewno Nick jest na czwartym poziomie. Możliwe, że zawodnik Redziol także jest na czwartym poziomie, czyli ma dwóch koksów, totalnych koksów, którzy mają jeszcze... No, Nick ma w tym momencie trzy przyłożenia. On ma w tym momencie najwięcej przyłożeń. Jest królem strzelców. Będziemy to sobie też śledzić, kto jest królem strzelców. Bo to jest, myślę, że też fajna statystyka. On jest w tym momencie królem strzelców, niewątpliwie. No i ma potencjał w ogóle na zostanie królem strzelców w tym sezonie. Już z tego, co mi wiadomo, podpisywane są jakieś kontrakty dla płatnych morderców, żeby Nika wykończyć. No nieładnie, panowie, nieładnie, ale no powiem szczerze, że... No... Tak, wykończcie tego Nika, wykończcie. Nie no, żartuję sobie oczywiście. Ale no naprawdę, naprawdę Redziol tutaj, ten duet Redziol-Nik jest bombowy. Co ciekawe, tutaj ciekawostka, z tego co mi wiadomo przynajmniej, Redziol to oczywiście jakby postać z prawdziwego świata, ale Nik, z tego co mi wiadomo, to także postać z prawdziwego świata i to jest dobry znajomy albo przyjaciel Redziola z prawdziwego świata, więc no ta sytuacja na boisku odzwierciedla w pewnym sensie rzeczywistość. To jest też bardzo ciekawe. Dobra, no zrobimy sobie już podsumowanie, bo w tym momencie tak naprawdę już się nic nie zdarzy, także nie ma sensu komentować tego, co się dzieje na boisku. Możliwe, że Redziol w ogóle to zakończy, ale no tak, jeżeli robić podsumowanie, to niewątpliwie zwycięstwo Redziola w dużej mierze opiera się na szczęściu. Orkowy Wódz miał naprawdę ogromnego pecha, rzuty na kluczowych zawodnikach były bardzo słabe. Przede wszystkim na Vesemirze. Vesemir poległ bardzo, bardzo, bardzo złym stylu, powiedzmy sobie szczerze. Geralt także awansował, to też fajnie. Poległ bardzo złym stylu Vesemir. Do tego, z powodu właśnie tych słabych rzutów, dwie tury stracił Orkowy. Jeszcze ze względu na rozegranie, jakie wypadło Redziolowi, tak naprawdę trzy tury do przodu Redziol był nad Orkowym, więc to jest ogromna przewaga. No w takiej sytuacji naprawdę ciężko byłoby to wygrać, nawet gdyby sytuacja, jeżeli chodzi o punkty doświadczenia, była wyrównana. Bo tutaj ponownie sporo punktów doświadczenia ma Orkowy na drużynie, miał Orkowy na drużynie. Rzecz w tym, że one były porozrzucane, nie było żadnych awansów na wyższe poziomy. Poza Vesemirem tak naprawdę był tylko jeden zawodnik, który miał wyższy poziom, ale on miał karę do zwinności z kolei, więc no tam się ta sytuacja z tym podbitym poziomem troszeczkę jakby znosiła. Także no... Nieprzyjemnie, na pewno bardzo nieprzyjemnie. Przewagę miał od początku Redziol właśnie ze względu na tego expa, na tych dwóch wyekspionych zawodników, no i innych, których też miał w sumie wyekspionych. Na przykład taki Fryderyk Barbarossa, który był na drugim poziomie, ma bloki, ochronę. No, to jest jednak no, wyższy poziom, jakby nie patrzeć. Jeszcze na jednym bodajże zawodniku Redziol miał więcej expa, więc nawet gdyby nie te rzuty, znaczy no, w sumie... Nie, no te rzuty były kluczowe absolutnie, strata tych tur, no ale rzeczywiście Redziol miał tutaj jakby nie patrzeć przewagę. Nie wiem, czy koszt drużyny się różnił, czy wartość punktowa drużyny się różniła na początku, czy sobie Orkowy wykupił jakieś fajne ulepszenia. Możliwe, że wartość drużyny się nie różniła, właśnie ze względu na te punkty expa, które były porozrzucane po zawodnikach. To jednak pokazuje, że dobrze jest, jeżeli rzeczywiście te punkty expa przekładają się na awanse. Jeżeli się nie przekładają, to może być ciężko. Chociaż Orkowy z tego, co pisał, jest zadowolony z faktu, że teraz właśnie awansowało mu bardzo wielu zawodników po tym meczu. Dobra, zamykamy. Tak wygląda w tym momencie pierwsza kolejka. Jeszcze mecz Heroes of the Crime z Reptilianami, czyli no będzie gruba akcja, bo tutaj Orkowie przeciwko jaszczur ludziom, także no dużo siły przeciwko dużej ilości siły, także jak ktoś napisał na Discordzie, ziemia będzie drżała, kiedy ten mecz się będzie odbywał i to niewątpliwie prawda. No tak, tutaj mamy zaskakujący, no w sumie zaskakujący wynik, bo takie 4-1, nikt się nie spodziewał chyba 5 przyłożeń, ale naprawdę to jest, w ogóle ta kolejka obfituje w przyłożenia. 2-0 obrońcy demokracji z kolegami z ławeczki, ja 2-1 z Big Cyc Rewolucja, na farcie, na ogromnym farcie tutaj, trzeba przyznać, że tutaj na ogromnym farcie to było zrobione. Team Karas Akarak wygrał z przysmakami Gordona Ramzaya, ten mecz widzieliśmy, 2-0 Bogowie z The Last Dragons, 2-0, także tutaj sporo naprawdę
naprawdę przyłożeń w tej kolejce. Następną kolejkę na razie wam nie będę tego pokazywał. Czekamy jeszcze na ten mecz i jeszcze coś chyba miałem zobaczyć. Klan Białego Wilka, drużyna Orkowego Wodza, zawodnicy. Leto, drugi poziom, to jest ten biegacz z małą zwinnością. On awansował chyba jeszcze na trzeci poziom. Nie, chyba nie. Nie, to Eskel awansował, tylko że jeszcze nie zostały rozdane punkty. Czyli Eskel będzie na drugim. Geralt jest na drugim, on ma szał i blok. Bardzo fajne połączenie. Westermley jest na trzecim, więc sporo awansów po stronie drużyny Orkowego. Także on nie wyszedł na tym tak tragicznie, ale powiedzmy sobie szczerze, Redziol wyszedł na tym zdecydowanie lepiej, no nic dziwnego. 1370, zobaczmy sobie na drużynę Redziola. Tak, łapacz Nick na czwartym poziomie. On ma tutaj, co to jest? Co to jest za umiejętność? Nerwy ze stali. Zawodnik ignoruje modyfikatory dla każdej strefy ataku przeciwnika, ilekroć próbuje podać, złapać lub przechwycić piłkę. Kolejne bonusy do podań. Także to duo będzie dalej funkcjonowało. Redziol plus Nick, to duo będzie dalej funkcjonowało. Redziol na trzecim poziomie, ale naprawdę sporo expa tutaj nabił Redziol. No mamy Gottfrieda z Bullion na drugim, ochrona i blok. Fryderyk Barbarossa, ochrona i blok, też na drugim. Kapitan Bomba ma odparcie, też drugi poziom. No naprawdę, naprawdę fajna drużyna się szykuje. Myślę, że Redziol jest tutaj zdecydowanym faworytem. Powiedzmy sobie szczerze, no jest, wydaje mi się, że jest zdecydowanym faworytem. Nie wiem, kto tutaj może go jakkolwiek zatrzymać. Jeszcze wydaje mi się, że trudno cokolwiek powiedzieć, no... Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Może Jaszczuroludzie Żółwika. Myślę, że to byłoby nawet sensowne, bo Jaszczuroludzie byliby chyba tutaj w stanie powalczyć. Ze względu na dużą szybkość na skinkach to może być nawet sensowne. No poza tym, nie wiem, może moi Joannici. W sumie jest teoretycznie taka szansa. No ostatnio z Redziolem wygrałem, choć trzeba przyznać, że tam też w tym meczu ja miałem więcej szczęścia. Może nie było to aż tak drastycznie widoczne jak w tym meczu Klan Białego Wilka, ale jednak miałem więcej szczęścia. Chociaż nie, czy ja wygrałem, czy zremisowałem wtedy z Redziolem? Nie, chyba wygrałem, chyba było 2-1. Ale naprawdę ciężko, ciężko będzie. Może Amazonki, 1440 punktów. Amazonki zostały strasznie tutaj pokarane w meczu ze mną, przez kości głównie, ale to myślę, że jest nadzieja, że w następnym meczu nie będą miały takiego pecha. Amazonki, dużo zwinności, dużo szybkości, więc kto wie, będą w stanie może te podania jakoś skontrować Redziolowe. Oczywiście no, problem jest tutaj z siłą, po pokonanie Ogra, czy pokonanie... Chociaż nie, tam poza Ogrem w sumie nie ma zbyt wiele siły, więc pokonanie Ogra przede wszystkim będzie sporym problemem. Jeszcze no, klasa pancerza 7 na wszystkim to jest bardzo, bardzo no, ryzykowne. No, może drużyna Niziołków, ale nie wiem co musiałoby się stać, żeby drużyna Niziołków pokonała Krzyżowców Redziola. Nie wiem. Tyle. I tak komentarz dosyć długi, ale czekajcie, jeszcze chciałem, no, mimo wszystko, chciałem jeszcze Galerię Sław zobaczyć i tak jak mówiłem, będziemy sobie śledzić Królów Strzelców, najbardziej doświadczeni. W dalszym ciągu Pierre d'Abuzon jest najbardziej doświadczony. Coś tu jest nie tak chyba. A, właśnie. W dalszym ciągu Pierre d'Abuzon jest najbardziej doświadczony. Na drugim miejscu jest Nick. Pierre d'Abuzon, mój Pierre d'Abuzon, także wbił poziom czwarty. Także on jest w dalszym ciągu najbardziej doświadczonym zawodnikiem. Dalej jest Nick i Redziol. Także no, drużyna Redziola tutaj, jeżeli chodzi o expa, totalnie rządzi. Najbardziej seria zabójstw. Przyjmujący karki, miotacze, sprinterzy, podający, nie strzelcy. Najlepsi strzelcy. Nick w tym momencie zajmuje pierwsze miejsce. Zobaczmy sobie. On ma trzy przyłożenia. Pierre d'Abuzon jest na drugim miejscu, ale no tak naprawdę co tu dużo mówić. On jest na drugim miejscu egzekwo z całym szeregiem innych zawodników. Więc no Nick tutaj totalnie króluje, jeżeli chodzi o ilość przyłożeń. Zobaczymy jak to się będzie rozwijało w kolejnych kolejkach. Tyle z mojej strony. Dzięki serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem. Did you know? Back in-